Witajcie. Dzisiejszym bohaterem będzie ten oto bardzo przyjemny samochód, czyli Volvo XC60, który już kończy swój żywot. Dlaczego kończy swój żywot? Ano dlatego, że w Genewie za kilka miesięcy będziemy mieli premierę kolejnej generacji XC60, która będzie nawiązywała linią stylistyczną, wszystkimi rozwiązaniami technicznymi, no i niestety silnikami. A dlaczego niestety? Dlatego, że tutaj mamy bohaterem tego samochodu jest D5. I nie jest to D5 z nazwy tylko, dlatego że mamy 4 cylindry, jest to klasyka Volvo, czyli 2,4 pojemność diesla, 5 garów, które fajnie brzmią, fajnie ten silnik brzmi, zachęca do tego, żeby go wkręcać. To jest właśnie zaleta rzędowej piątki, którą mieliśmy okazję dostać w Volvo do tego czasu. Za moment zapomnijmy o 5-cylindrowych silnikach, ponieważ nowa generacja wprowadzi tylko i wyłącznie 4-cylindrowce, to co w tej chwili obserwujemy. Ale cóż. Zobaczymy sobie, jak ten samochód wygląda na zewnątrz w nocy. To będzie zapowiedź nocna. Światła są, no cóż, nie są najnowsze, dlatego że właśnie mówię, jest to dziadek konstrukcyjny. Ale tu mamy dzienne światła LED-owe. Tu mamy ksenon, skrętny oczywiście, całkiem niezły. Tam mamy H7 do świateł drogowych. Nie jest to biksenon, w sensie, że musimy mieć też halogeny, żeby mieć światła drogowe. Żarówkę halogenową. Tu mamy nieledowe podświetlenie. Tu jest podświetlenie żaróweczkowe. Jeśli chodzi o kabinę, wygląda, moim zdaniem wygląda bardzo ładnie. Jest wystarczająco jasna. Co prawda to oświetlenie, no takie bardziej autobusowe, ale samochód jest jak to Volvo. W takim wydaniu, wersji Summum, czyli w tej najbogatszej z paroma dodatkami, absolutna klasa premium. Komfortowy dostęp. Tutaj mamy też dużo miejsca, bardzo dużo. Ja Wam to wszystko za dnia pokażę, to tylko taka migawka będzie teraz krótka. Kluczyk mam, oczywiście oddzielny przycisk do zapalenia światełek, możemy to teraz zrobić. No i cóż, jeszcze ciekawą rzecz odkryłem w samochodzie, czego mi nie powiedzieli Volvo. Volvo dało mi ten samochód, jest to prasówka i nie przyznało się, że jest to prawdopodobnie, najprawdopodobniej wersja Polestar. Czyli sprawdziłem sobie dane techniczne, czyli bez pakietu Polestar podnoszącego moc i moment, to jest 220 koni i 440 Nm w przypadku automatu, bo w przypadku manualnej skrzyni będziemy mieli 20 Nm mniej, czyli będzie 220 koni i 420 Nm, z tego co wyczytałem. No a tutaj słuchajcie, zaraz Wam pokażę, oczywiście pełna klapa. No bagażnik jest bardzo fajny, szeroki, duży, wysoki próg załadunkowy, ale przynajmniej nie mam żadnego uskoku, tam jest płaska podłoga. Tutaj, nie wiem czy zobaczycie, jest taki paseczek, mam nadzieję, że widać ten paseczek, to jest napis Polestar, co znaczy, że mamy do czynienia z podrasowaną, mówiąc potocznie, wersją. A co znaczy podrasowana wersja? No to znaczy, że mamy więcej koni, więcej momentu. I jeszcze druga rzecz, którą odkryłem, zobaczcie, to jest Polestar. Tutaj mamy pudełko. Wszyscy wolwiarze wiedzą, co to oznacza. A pudełko oznacza nie mniej, nie więcej naklejka z tyłu, że mamy do czynienia właśnie ze zmodowaną lekko wersją. Co mnie cieszy. W środku jest jakiś tam breloczek. A tutaj jeszcze zafoliowany. A w ogóle jak już pokazuję rzeczy, to powiem Wam, co jeszcze dostałem, jak odbierałem Volvo od miłej pani. Z działu prasowego Volvo. Tu mamy ładną roletkę. Nie tutaj to ukryłem. Zaraz Wam pokażę. O, skrobaczka do lodu. Zapytałem, ponieważ skojarzyłam się z moją oldschoolową skrobaczką, mam jeszcze gdzieś ją w domu, czy to dla mnie prezent, czy mogę sobie zatrzymać. No i pani powiedziała, nie, niestety, bo cierpimy deficyt skrobaczek. Więc niestety muszę oddać skrobaczkę z Volviną. A myślałem, że będę miał drugą fajną skrobaczkę do kompletu. Tamtą muszę najpierw znaleźć. No ale nic, to taka mała anegdotka, że dostałem też skrobaczkę w razie czego. Samochód nie jest super czysty, wybaczcie, ale widzicie, co się dzieje. No, jest śnieg, błoto pośniegowe, naprawdę, no, czyściłem go, starałem się go utrzymać w czystości, ale to jest po prostu niemożliwe. Szyby są czyste, światła są czyste, to najważniejsze, a karoseria, no cóż, musimy z tym żyć. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o zapowiedź. Zapraszam serdecznie, oczywiście, od poniedziałku, jak zawsze. Jeśli to jest trailer, to będziemy mieli w poniedziałek wrażenia z pierwszej jazdy, z odbioru. Za dnia, oczywiście nie w nocy, bo nigdy w nocy samochodów prasowych się nie odbiera. No, może się odbiera, ale mi się jeszcze nie zdarzyło. Tylko demówki odbierałem w nocy. No dobra, to tyle i zapraszam na jazdy dzienne i nocne. Trzymajcie się.